Rady Miejskiej w Giżycku. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, 3 radnych nieobecnych, pan radny Caban, pan radny Ciechanowicz, pan radny Ciechanowicz przybył, czyli będzie 19 radnych, 2 radnych nieobecnych, pan radny Caban usprawiedliwiony i pan radny Sekta, może jeszcze dojdzie. Chory. Tak więc stwierdzam kworum. Na sekretarza obrad powołuję panią Krystynę Gruszewską. Otrzymali państwo informację o porządku obrad. Czy są wnioski do porządku? Pan radny Iwaszkiewicz. Tak, mam kilka. Może zacznę od tego najdalej idącego. Ponieważ nie zgadzam się z filozofią zaprezentowaną na komisji przez kolegę Szewczyka, że porządek obrad już jest ustalony. Niniejszym chciałbym, żeby zmienić. I pojawia się ku temu mocne uzasadnienie, dlatego że dzisiaj na sesji są mieszkańcy, którzy chcieliby nam przekazać jakieś ważne informacje i uważam, że my jesteśmy dla nich, a nie sami dla siebie, żeby umieszczać wolne wnioski, komunikaty na końcu. Zasadne byłoby przeniesienie tego na sam początek, żeby wysłuchać mieszkańców. I myślę, że po tych wszystkich dyskusjach, które były na komisji, byłby to taki jednocześnie test, czy Rada Miejska jest sama dla siebie, dla radnych, czy dla mieszkańców. Także proponuję przeniesienie punktu 32, czyli wolne wnioski, komunikaty, informacje, na jako punkt 4 po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji. Informacje jako punktu 4. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymuje, proszę na nie głos. Proszę o wynik głosowania. 8 osób za, 5 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących się, jedna osoba nie głosowała, wniosek nie został przyjęty. Czy ktoś z państwa ma jeszcze inne wnioski do porządku? Poproszę o kartę. A to jeszcze raz. Nie. Pani burmistrz, proszę. Koledzy głosu. Pani burmistrz, proszę. Chciałabym zgłosić 3 projekty. 2 państwo znacie, jednego nie. Jeden to jest projekt w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ten projekt był omawiany na komisji. Drugi projekt w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic też był omawiany na komisji. Trzeci projekt nie był omawiany na komisji. Ale no, życie ma się, wiele razy to powtarzam, ma to do siebie, że się szybko zmienia. I tutaj wystąpiły pewne trudności z budową, ze służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który buduje urządzenia w drodze prowadzącej do nowego bloku WAM-u przy ulicy Starszyca. Teraz państwu dokładnie wytłumaczę, a właściwie poproszę pana naczelnika, bo państwo będziecie nad tym głosować, więc poproszę pana naczelnika o wyjaśnienie istoty tej uchwały. Proszę państwa. Przez jedną z działek objętych inwestycją przebiega przyłącze gazowe. Właściciel tego przyłącza przedstawił dokumenty potwierdzające, że te przyłącze zostało wybudowane jego staraniami na jego koszt i po prostu zagroził wstrzymaniem ewentualnych dalszych prac w przypadku nie wydzielenia tego pasa jako pasa dla ewentualnych urządzeń przez
przesyłowych albo nie obciążenia tej nieruchomości z trudnością przesyłu i w tym przypadku przelew by własność tego urządzenia na przedsiębiorstwo przesyłowe, w tym wypadku gazowe. Stąd też taki projekt uchwały. Dziękuję. Jeżeli Państwo mieli wniosek o zmianę porządku, jeżeli zostanie przegłosowany, zostanie skierowany do A można odczytać ten wniosek? Treść. Projekt. Proszę Państwa, ja będę proponowała, żeby to był ostatni projekt uchwały i w trakcie sesji, która jakby trochę potrwa, będą rozdane te projekty, każdy będzie miał w ręku. Natomiast projekt brzmi: w sprawie obciążenia nieruchomości z potrzebnością przesyłu. Przeczytam pierwszy paragraf już bez wstępu. Wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości gminy miejskiej położonej w obrębie numer 2 miasta Giżycko, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 292 o powierzchni 365 metrów, z służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować, wśród którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w artykule 49 paragraf 1 ustawy Kodeks Cywilny. W tym temacie, tak? W temacie tych trzech wniosków, pan radny Jurkowski? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz, jeśli pamięć mnie nie myli, to każdy projekt uchwały wiążący się z zabezpieczeniem środków finansowych powinien przedstawiać skutki. A te skutki mają wynikać z analizy kosztów. A tutaj ani w wypowiedzi pani, jak również pana naczelnika Jaskolarkowskiego, nie padła żadna kwota. Jak to będzie skutkowało dla budżetu miasta? Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Adwokatem będzie. Bardzo proszę. Uchwała nie rodzi żadnych skutków finansowych, jeżeli już to przychód, bo my obciążamy służebnością naleczkowe, czyli ktoś będzie wreszcie za naszego gruntu. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania trzech wniosków o zmianę pojedynczą. W tym samym temacie pan radny Błyszko, tak? Bardzo proszę. To bardzo proszę może ad vocem, dobrze? Proszę pan radny Ryszard Błyszko. Uważam, że każdy projekt uchwały powinien być głosowany odrębnie. Nie można. Tak. I odnośnie wniosku drugiego projektu chcę zdecydowanie przeciwstawić się wprowadzeniu tego projektu pod obrady, dlatego że zrobiłem sondaż z kilkudziesięcioma osobami w mieście. Sformułowania były takie, że albo się łapano za głowę, albo mówiono, czy was całkiem porąbało, żeby nasze miasto tak smutnie po prostu traktować i nazywać. Chodzi konkretnie o skrzyżowanie, które w zasadzie w naszej obyczajowości polskiej jest, że jeżeli dziecko jeszcze się nie narodziło, to się nie robi chrzci. To rondo jest w trakcie budowy, a my już je chcemy na siłę powścić, nadać imię. Poza tym jest to uzasadnienie bez, to znaczy sama uchwała jest bez uzasadnienia burmistrza. Sama uchwała nie przeszła procedury nadawania nazw ulicom. Ja mam pytanie, bo jak tylko przypisywać jakieś nazwy dla ronda, które jest jedyne na ulicy Jagiełło. Jest to rondo na ulicy Jagiełło i samoistnie ma swoją nazwę. Jeżeli komuś powiem, że rondo na Jagiełło, każdy będzie wiedział, gdzie to jest. A zapytałem kilka osób o rondo dzieci wojny, niestety nawet mieszkaniec Smyrnka nie wiedział, że to rondo nazywa się Dzieci Wojny. Zrobimy jakieś nazwy. Poza tym, ja nie wiem, że zesłałem tu z Sybiru. To już jest z Sybiru, to znaczy z Sybiru zesłamy ich tutaj w Giżycko. Giżycko było przyjazne. Ci, co z Sybiru wracali, to się tu osiedlili. I to nie znaczy, że pokolenia mają potem nazywać tym. Mamy ulicę w Sybiraku. Mamy jeszcze inne takie rzeczy, a miasto jest turystyczne, miasto jest w sercu jezior i nie przystoi w końcu zmienić go takimi smutnymi nazwami. Ja akurat mieszkam na Smyrnka, z jednej strony
dzieci wojny, drugi wysłańcy z Sibiru, a z trzeciej kolota. No i tak jest przeciwko prowadzeniu ze względów informalnych i takich czysto ludzkich. Zapytajmy ludzi, przeprowadźmy konsultacje, zapytajmy te gremium, które jest powołane do nazywania, tych ulic, a nie róbmy teraz. Bardzo proszę Państwa, Pan Radny na tym podzielę. Dziękuję bardzo. Pan Radny na tym samym temacie. Bardzo proszę. Bo nie wiem, czy mi umknęło, ale chyba dzisiaj nie było mowy o tym, jaka jest opinia tej komisji zewnętrznej. Na komisji. Ale na komisji burmistrz mówił z pamięci, to nie wiem, czy dobrze się nie pomylić. Pani burmistrz. No właśnie, bo to może istotne. Proszę Państwa, w ostatnim czasie mieliśmy dużo wniosków w sprawie nazewnictwa różnych miejsc w Giżycku. Wśród tych wniosków, nie wiem, czy mi zastępca mówił, było na przykład był wniosek o nazwanie jednego z miejsc, czy ulic, czy rondo Czesława Niemena, ale tutaj komisja zaopiniowała na tygnie, to na podstawie wiedzy członków komisji, że wdowa po Czesławie Niemenie nie ma żadnych uzgodnień takich spraw, nie można sobie podejmować tak, jak się chce. Natomiast była jeszcze był wniosek w sprawie ścieżki księdza Józefa. To jest ścieżka wzdłuż obwodnicy. Inicjatywa mieszkańców, grupy mieszkańców z Wilanowa. Tutaj komisja zaopiniowała negatywnie z tego powodu, że jest to w pasie drogi krajowej, która to droga ma być rozbudowana i ta ścieżka po rozbudowie nie będzie istniała. Więc po prostu ja skontaktuję się z grupą mieszkańców, która wystąpiła z tą inicjatywą, żeby może znalazła inne miejsce przedstawienia takiego projektu. Natomiast proszę Państwa, ta propozycja budziła kontrowersję i została zaopiniowana negatywnie również przez Komisję Zasadniczą, ale ja postanowiłam, bo to jest tylko opinia, ja postanowiłam przedstawić, ponieważ to Państwo macie tutaj dołączony, to jest również wniosek. Proszę Państwa, komisja negatywnie jest opinia negatywna. To jest również opinia negatywna, ale tak jak mówię, opinia jest opinią. Natomiast jest to wniosek zarządu koła Związku Sybiraków w Giżycku oraz członków tego koła. I macie Państwo to dołączone. Także podpisali się uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Giżycku. I uważam, proszę Państwa, że nie powinno się zdejmować tego z porządku obrad, tylko Rada powinna zająć się tą sprawą, jeżeli uważa, że taka nazwa nie powinna dotyczyć tego ronda, no to po prostu przegłosuje na nie. Ale uważam, że to trzeba potraktować wniosek mieszkańców, grupy mieszkańców w sposób poważny. Natomiast dlaczego ja wniosłam tylko ten jeden, tamtych dwóch nie, bo tam były przeszkody formalne, tutaj nie ma przeszkody formalnej. Dziękuję. W temacie wniosku pan radny Andrzej Jalec, tak? Bardzo proszę. Panie, proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie została załączona opinia komisji nazewniczej do projektu tej uchwały, skoro teraz pani twierdzi, że jest to opinia negatywna. Czyżby chciała pani zataić przed radnymi negatywną opinię komisji? To chcielibyśmy znać tą treść. Proszę Państwa, panie radny, pan wszędzie węszy jakieś spiski, nie chodźmy poważnie. Ja nic nie węszę, ja tylko pytam. Proszę Państwa, ta komisja działa przy burmistrzu. Ja firmując swoją pieczątką po prostu przedstawiam pewien projekt. I wcale nie ukrywam tego i tak bym Państwu powiedziała na ten temat i tak. Więc to nie jest żadna tajna sprawa. Mówię jeszcze raz, komisja uznała go za, zresztą nie była w 100% pełna, nie obradowała w 100%, więc uznała te trzy nazwy zaopiniowane negatywnie,
ale to jest opinia. Burmistrz może się nią posiłkować, nie musi. W związku z tym ja uznałam, że skoro padły argumenty formalne, to tak. Natomiast jeśli nie padła, nie padł tutaj argument formalny, uważałam, że to powinna zająć się rada. Państwo macie wiedzę, że komisja zaopiniowała to negatywnie, więc możecie teraz na tej podstawie. Ja nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego problemu, tylko po prostu trzeba trochę odwagi, trzeba podyskutować na ten temat i zagłosować. Dziękuję. Panu radny Mielec, to macie wniosek. Tak, w takim razie ja popieram wniosek radnego Grzeszki o zdjęcie tej... Nie wprowadzanie go do porządku obrad, ponieważ nie posiadamy pełnej wiedzy dotyczącej argumentacji w kwestii nadania tej nazwy. Jeżeli ta opinia komisji zostanie nam dostarczona i będziemy mogli się zapoznać, będziemy mieli wtedy podstawy do dyskusji. Na dzień dzisiejszy, pani burmistrz, nie mamy o czym dyskutować, bo rzuciła pani hasło, że trzeba nazwać ulicę. Powiedziała pani, że gdzieś jest opinia negatywna. My nie znamy treści i przyczyn negatywnego zaopiniowania tej nazwy. W związku z czym, nie mając pełnej wiedzy w temacie, na którym mamy podejmować decyzję, uważam, że nie powinniśmy tego tematu podejmować na dzisiejszej sesji. Najpierw głosujemy, czy dalej wnioski? Przepraszam, oczywiście głosujemy. Przepraszam bardzo. Tak. Przechodzimy do głosowania. Po kolei. Dobrze. Proszę Państwa, pierwszy wniosek o ujęcie w porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Proponuję, aby był to projekt numer 3. On został omówiony w trakcie komisji, więc myślę, że możemy tutaj mówić o projekcie numer 3. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę o komisji. 19 osób za. Projekt został przyjęty i będzie to projekt trzeci. Przechodzimy do następnego wniosku. Następne projekty będą otrzymywały następny numer. Następny wniosek. Wniosek o ujęcie w porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic. I proponuję, aby to był, jeżeli zostanie oczywiście przyjęty, żeby to był projekt po tym projekcie 24, teraz obecnie 25, czyli na koniec. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku o ujęcie w porządku projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania. Dwie osoby za, 15 osób przeciw, dwie osoby wstrzymały się. Wniosek nie został przyjęty. Przechodzimy do następnego wniosku o objęcie porządku dzisiejszego posiedzenia projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. I proponuję, aby ten projekt, jeżeli zostanie przyjęty, ostatni, żeby może nie robić przez bałaganu, to będzie projekt po tym obecnym 25 po zmianie, jako projekt ostatni. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, przepraszam, kto z Państwa jest za zmianą porządku? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Przepraszam Państwa. Proszę o wyniki głosowania. 15 osób za, 2 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Projekt został przyjęty i będzie miał numer 25, bo wcześniej był przyjęty jeden.
zanim jeszcze oddam Państwu głos, jeżeli chodzi o następne wnioski, chciałabym prosić Państwa o przyjęcie do porządku na końcu po uchwałach dwóch punktów. Pierwszy punkt. Informacja burmistrza miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2013 rok i jako oddzielny punkt informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2013 rok. I przepraszam Państwa, że te punkty nie znalazły się od razu w porządku. Moja wina. Także proszę Państwa, proponuję, aby po wszystkich uchwałach znalazł się punkt informacja burmistrza miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2013 rok. Proszę Państwa, za rok 14, czyli to co składaliśmy w tej chwili, tego przewodniczący nie analizuje, kończymy kadencję. Natomiast musiała być przeprowadzona analiza tych oświadczeń, które Państwo złożyli do końca kwietnia. Także proponuję, aby punkt informacja burmistrza miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2013 rok odbył się po punkcie po wszystkich uchwałach. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, kto jest przeciw, a kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Przepraszam, chwileczkę. Chwileczkę. A co mówisz o porządek ustawy? Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Dziękuję, proszę o wyniki głosowania. 19 osób za projekt. Wchodzi do, przepraszam, informacja zostaje ujęta w porządku dzisiejszej sesji. I drugi wniosek, ponieważ informacja przewodniczącego Rady musi być oddzielnym punktem. Tak więc kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, aby po informacji burmistrza w sprawie złożonych oświadczeń znalazł się punkt informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2013 rok. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Dziękuję, proszę o wyniki głosowania. 19 osób za. Punkt informacja tutaj zostaje przyjęta do porządku. Bardzo Państwu dziękuję. Głos jeszcze chciał zabrać Pan Radny Wojciech Iwaszkiewicz. Bardzo proszę. Dziękuję. Zatem mam kolejny wniosek. Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy nadrabiać zaległości i projekt oznaczony numerem 24, czyli podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie burmistrza, proponuję przenieść za urządzenia wodociągowe, czyli numer 5, tak? Jest to projekt, który ciągnie się od lipca, chyba na poprzedniej sesji nie został rozpatrzony. Proponuję, żeby nie zostawiać go na 24 czy na pierwszą w nocy, tylko od razu rozpatrzeć, żeby znowu nie było takiego wodociągu. Dobrze, proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, aby projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania burmistrza znalazł, był projektem numer 4, czyli po uchwale dotyczącej spraw wodno-kanalizacyjnych. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Pani Radna Kieci. No to trzeba jeszcze raz bardzo proszę. Wygląda, że nie na ten, on muszę na inny. Dziękuję, proszę o wyniki głosowania. 10 osób za, 7 osób przeciw. Dwie osoby wstrzymały się. Wniosek nie został przyjęty. Musi być bezwzględną większością ustawowego składu, czyli 11 osób. Dobrze, czy jeszcze ktoś z Państwa ma uwagi do wniosków do porządku? Nie widzę.
widzę, przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto się wstrzymuje i kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 16 osób za, 3 osoby wstrzymały się. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja burmistrza miasta z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania porady. Bardzo proszę, pan burmistrz. Proszę Państwa, dzisiaj wracam prosto z ćwiczeń Anakonda. Tam reprezentowałam nasze miasto na poligonie w Orzeszu. Były to ćwiczenia z udziałem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej, Pana Bronisława Komorowskiego, Pana Wicepremiera Siemoniaka oraz różnych dowódców i różnych wojsk, różnych krajów. Bezpośrednio w ćwiczeniach brały udział wojska polskie, amerykańskie i litewskie, ale to jest jedna z części ćwiczeń, które odbywają się w całej Polsce. Państwo wiecie, że sytuacja nie jest łatwa i prosta, sytuacja międzynarodowa. W związku z tym ćwiczenia, które nie zapowiadały się aż tak szeroko, zostały właśnie w ten sposób zorganizowane w Polsce. My mieliśmy możliwość obejrzenia różnych możliwości i różnych sprzętów obecnych w zasięgu naszego wojska. W tych ćwiczeniach brała udział również w pewnej części 15 Brygada Zmechanizowana, czyli nasza brygada. A teraz przechodzę do informacji o realizacji zadań w zakresie rozbudowy szos, zadań inwestycyjnych. Zacznę od szosy obwodowej. Jest tutaj z nami, są Państwo z inicjatywy społecznej. Ja mam dużo wiadomości na temat szosy obwodowej, ponieważ tam cały czas coś się dzieje. Natomiast przekażę tutaj skrótowo, jeśli Państwo będziecie zainteresowani tym tematem, to jest punkt w zakresie zadawania pytań burmistrzowi. Więc w tej chwili trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie raport środowiskowy, który został złożony wcześniej, nie spełnia warunku rozporządzenia dyrektora RZGW w Warszawie o zakazie budowy dróg publicznych w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody dla miasta Giżycka. I to zostało wytknięte już w trakcie złożenia dokumentów. W związku z tym, ponieważ sprawa nie jest taka prosta, a bez tego nie będzie raportu, a bez raportu nie będzie zgody na jakiekolwiek działania w obrębie szosy obwodowej. Więc po prostu mamy pewną trudność do przebrnięcia. Uważam, że jest to trudność, jak wiele różnych problemów, które udaje nam się rozwiązywać. Dlatego też razem z panem posłem Orzechowskim udałam się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Warszawie. I rozmawialiśmy z panem dyrektorem oraz z podległymi mu pracownikami na temat rozporządzenia, które zakazuje budowy dróg. To tyczy również modernizacji, czy nie ma takiego słowa w tej chwili, przebudowy czy rozbudowy drogi krajowej. A strefa ujęcia wody wchodzi nam na pewno w rondo, a nawet może i dwa.
I na pewno wchodzimy też drogami serwisowymi w te strefy. I tutaj też znowu, ja lubię powtarzać te słowa, również mówię to do Państwa, naszych mieszkańców i do radnych, że choćbyśmy zjedli worek soli, jeżeli nie przeskoczymy tego problemu, to dalej nie mamy dokumentów i dalej nie można nic zrobić na drodze obrotowej. Więc rozmowa zakończyła się pomyślnie, ponieważ mamy nadzieję, że nasze wystąpienie, a ma być, mamy złożyć, znaczy złożyliśmy, wystąpienie w sprawie, złożyliśmy, wystąpienie w sprawie zmiany rozporządzenia, ponieważ to rozporządzenie pochodzi z 2003 roku. W międzyczasie zmieniały się różne przepisy i my postulujemy właśnie o zmianę tego rozporządzenia i zezwolenie na różne, mówiąc kolokwialnie, modernizacje istniejących dróg. Powiedziałam, mówiąc kolokwialnie. To jest jeden problem. Drugi problem, proszę Państwa, jest taki. Drugi problem to jest taki, że przy przejściu przez tory, to mówił mój zastępca ostatnio Państwu, przy przejściu przez tory PKP jest w tej chwili związane przepisami o tym, że w pasie 3 km w jedną i w drugą stronę trzeba zlikwidować istniejące przejścia, przejazdy przez tory. W związku z tą sprawą przybyła do nas komisja, w której również wzięły udział osoby z naszego urzędu i komisja przeszła wszystkie przejścia w pasie 3 km. Po stronie gminy było jedno przejście, a pozostałe to już po stronie miasta, czyli dokładnie wszystkie, jakie występują w mieście przejścia, kolidują z tymi przepisami. Na razie nie patrzymy na to, co tam mój zastępca robi, bo jeszcze nie jesteśmy w tym temacie. Proszę Państwa, myślę, że ta sprawa nie będzie tak źle wyglądała, jak wyglądała na początku, ponieważ komisja już to rozpatrzyła, napisała wnioski. No ale musimy czekać na opinię szefostwa PKP, właściwych służb. Natomiast w opinii komisji najgorzej wygląda przejście na ulicy Przejściowej. Dobrze mówię, Pani Różo? Tak. Jeziorna Przejściowa. Pozostałe, komisja wnioskuje o pozostawienie. Poza tym jeszcze jeden problem wystąpił, a mianowicie PKP anulowało uzgodnienie podpór konstrukcyjny wiaduktu w pasie linii kolejowej. Najpierw w tamtym roku zgodzili się na to, nawet uzgodnili, sami to uzgodnili, podpory konstrukcyjne w pasie linii kolejowej, a w tym roku cofnęli swoją zgodę. Czyli dosłownie przed chwilą, mogę tak powiedzieć. I na takie problemy natykamy się cały czas. W międzyczasie też dostaliśmy informacje z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, że nasz projekt obwodnicy, czy przebudowa obwodnicy została ujęta w planach ministerstwa, ale na pozycji bardzo dalekiej, ponad 500 numer. Z tym, że proszę Państwa, ja bym się nie przywiązywała do pozycji na tej liście. Ważne, że tam jesteśmy. Dlaczego nie? Dlatego, że my to przerabialiśmy z różnymi projektami, między innymi szczególnie tymi ministerialnymi w zakresie wód i kanalizacji na przykład, wodociągowo-kanalizacyjnych. I tam się przesuwaliśmy o kilkadziesiąt pozycji w momencie uzyskania dokumentów. Także może tutaj o kilkadziesiąt, czy o kilkaset, to zależy od sytuacji. I tutaj też
to są większość tych dróg na tej liście, to są pobożne życzenia. A mówię pobożne życzenia dlaczego? Dlatego, że wtedy one są pobożnymi życzeniami, jak nie mają dokumentacji technicznej i jak nie mają pozwolenia na budowę. A my jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, więc w momencie, kiedy byśmy uzyskali, to wtedy będziemy mogli przesunąć się. Mówię o przebudowie całej drogi, a nie tylko wycinka. Mówię o przebudowie całej drogi. I jeszcze jedna dokumentacja to przebudowa przejścia kategorii E przy ulicy Wyzwolenia. Cały czas trwa uzgadnianie dokumentacji z Centrum Realizacji Inwestycji PKP w Warszawie. To jest warunek Urzędu Wojewódzkiego uzyskania decyzji realizacji przedsięwzięcia, uzyskanie właśnie uzgodnienie dokumentacji z PKP, a PKP bardzo długo się zastanawia, ponieważ planuje, jak wiemy, inwestycje w postaci rewitalizacji linii numer 38 Białystok-Głowno, czyli elektryfikacji odcinka Elk-Korsze. I stąd też, dopóki tego też nie przebrniemy, nie mamy szans na realizację dalszą tej inwestycji. Teraz już przechodzę do konkretnych inwestycji. Przebudowa drogi wewnętrznej Daszyńskiego Smętka, a nie, to jeszcze jest dokumentacja, przepraszam bardzo. Tutaj wpłynęło 6 ofert. Kwoty niezwykle zróżnicowane. Od 7 318,50 zł do 88 560 zł. Może to jest pomyłka. Nie ma pomyłki. Ale ponieważ termin składania był 24 września, to jeszcze 6 ofert. Najniższa 7 318,50 zł. 7 000. Tak. Tak? Tak. Nie ma pomyłki. Najwyższa 88 560 zł. Komisja przetargowa pracuje jeszcze. I drugie to wymiana nawierzchni ulicy Przyszłość. To pamiętamy, że to wynika z budżetu partycypacyjnego. Dobrze mówię, Pani Sekretarzu? To wpłynął taki wniosek od mieszkańców. I tutaj wpłynęło 7 ofert. Ceny ofert od najniższa 10 578, najwyższa 31 980, więc tak dłużej. Pani burmistrz, Pani prezydenta bawi się komputerem i nie rozprasza. Panie burmistrzu, proszę nie być złośliwym i wyrzucić. A ja komplementuję przecież. Proszę, do paska. Lepiej zbierać myszką, jak proszę Państwa, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najtańsza oferta, czyli to 10 578, przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie partycypacyjnym nasz. Dalej, teraz przechodzę już do ściśle zadań inwestycyjnych. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Grodzieńska wraz z groblami drogowymi. Zaawansowanie oceniamy na 70%. Przedłużono termin do 31 października z tytułu przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą. Drugi projekt, to zaraz do niego wrócę, bo to jest właśnie ten, którym się zabawiał mój zastępca. Nie zabawiałem się. Proszę Państwa, oszacujmy powagę sesji tej sali. Trzecie, planowanie miejskiego obszaru, nie zabawiał, chciałbym dobrze wyświetlić nam. Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tutaj mamy tak, analiza obszaru funkcjonalnego. Termin składania ofert był do 4 września. Planowany termin realizacji 31 stycznia.
2014 roku, czyli do września, ale zeszłego roku, opracowanie wykonano i odebrano. Natomiast program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją mazurskiej pętli rowerowej, tutaj planowany termin składania ofert to 15 lipca 2014 roku. Wykonawcą została firma Arkas Projekt z Olsztyna. Cena oferty 365 310 zł. I w tej chwili trwa analiza uwarunkowań środowiskowych realizacji mazurskiej pętli rowerowej oraz uzgadnianie koncepcji przebiegów i zagospodarowania. Ale przypomnę Państwu, skąd się wzięła pętla analizy. Proszę o wyciszenie telefonów albo wyłączenie. Kto z Państwa ma nie wyciszone, to bardzo proszę o wyciszenie. Proszę chwilę na wyciszenie telefonów. Panie Burmistrzu, czy może przyjmijmy tam pętlę rowerową? Dobrze. Mazurska pętla rowerowa to przedsięwzięcie, do którego przygotowuje się 12 gmin z krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz jeden powiat, czyli nasz powiat giżycki. W ramach tego przedsięwzięcia wybudujemy około 300 km ścieżki rowerowej wokół krainy Wielkich Jezior Mazurskich. No tutaj o tyle cenna jest ta inicjatywa, że już Państwu chyba wspominałam, że ta ścieżka po prostu będzie jednym konsekwentnym szlakiem komunikacyjnym, a nie tak jak do tej pory, że się ścieżki ze sobą nie schodziły w poszczególnych gminach. I skąd weźmiemy na to pieniądze? Pieniądze weźmiemy z Unii Europejskiej dzięki staraniom naszych samorządów. I dzięki temu, że ułożyliśmy strategię Wielkich Jezior Mazurskich do roku 2020, to dzięki temu znaleźliśmy się z tym projektem wśród priorytetów w regionalnym programie operacyjnym. I ten program jeszcze nie jest uzgodniony, nie mamy jeszcze sygnału, że Komisja Europejska zaakceptowała cały regionalny projekt, on jest w trakcie uzgadniania, ale mówię o regionalnym programie operacyjnym naszego województwa, ale no jest bardzo duża pewność, bardzo duże prawdopodobieństwo, nie może być duża pewność, prawdopodobieństwo, że ten projekt będzie realizowany właśnie z pieniędzy europejskich, z dużym udziałem pieniędzy europejskich w formie bezkonkursowej i stąd też my już rozpoczęliśmy przygotowywanie dokumentów, żeby jak najszybciej przeprowadzić całą inwestycję. Koordynatorem czy wiodącym samorządem jest tutaj nasze miasto. No i już w ostatnich dniach otrzymaliśmy pierwsze opracowanie. To chciałam przyniosą, żeby pokazać, że to jest tylko pierwsze opracowanie. Takich opracowań będzie jeszcze szereg. Nazbieramy na pewno bardzo dużo dokumentów. Widać, że tu jest dość dużo tego i tu już są pierwsze przebiegi, propozycje przebiegów ścieżek, które są na poszczególnych stronach mapy, które trzeba by było rozkładać na takie mapy. Także zainteresowane osoby na pewno mogą z nami współpracować w tej sprawie i nawet i zachęcam również do tego. Następna sprawa to zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy Alei 1 Maja. 26 września odebrano roboty w tym miejscu, także już jest całość zakończona. Dalej, renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na Stadionie Miejskim w Giżycku. Zaawansowanie oceniamy na około 30%. Wykonano prace ziemne na płycie bocznej, a na płycie głównej wykonano instalację wodociągową i elektryczną zasilania zraszaczy. Następne zadanie to przebudowa na ulicy, z ulicy Słowackiego. Właśnie rozpoczęto prace budowlane. Przebudowa ulicy Kombatantów. Tu mieliśmy dosyć duże problemy z
przetargami. W drugim postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta o wartości większej niż zabezpieczenie środków w budżecie. Trwa przygotowanie trzeciego postępowania ze zmienionym zakresem rzeczowym, uwzględniającym wymianę podbudowy i posiadane środki finansowe. Czyli nie doszło w pierwszym przetargu, nie doszło do rozstrzygnięcia w drugim przetargu i teraz przygotowujemy się do trzeciego przetargu. Jeśli chodzi o budowę parkingu przy ulicy Warszawskiej wraz z dokumentacją, w tej chwili trwają prace projektowe. Wykonawcą jest firma Bioeko z Giżycka. Cena oferty 264 tysiące. Następny temat to przebudowa odcinka ulicy Łąkowej. Zgłoszono zakończenie robót. Planowany odbiór robót to 3 października, czyli jutro. Budowa odcinka drogi 11 KDD, czyli to jest ta droga w kierunku budynku WAM-u od ulicy Staszica. Przekazano plac budowy i rozpoczęte zostały prace budowlane. Dalej przebudowa ciągu pieszego przy porcie żeglugi. Planowany termin składania ofert to był 10 września. Termin realizacji to 6 tygodni od podpisania umowy. Wpłynęły dwie oferty. Ceny, jedna oferta to 137 760, druga 172 153 i 21 groszy. Wykonawcą została firma pana Andrzeja Polskiego z Giżycka za tą niższą cenę. Przekazano plac budowy 23 września. Następny temat to przebudowa parkingu przy ulicy Daszyńskiego 13 i 13a i to jest też inwestycja pochodząca z projektu partycypacyjnego. Wpłynęła tu jedna oferta za cenę 35 178 zł. Jest to również firma pana Andrzeja Polskiego z Giżycka. Jeśli chodzi teraz o następne sprawy. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji unijnej. Adaptacja obiektów w twierdzy Bojen, czyli stania z wodownią i laboratorium wraz z zagospodarowaniem terenu. I tutaj, proszę Państwa, zaawansowanie oceniamy na 55%. Trwają roboty budowlano-montażowe. Firma wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji do 6 grudnia, ale właśnie chciałam Państwu pokazać zaawansowanie prac i jeszcze nie byłam w tej chwili, byłam na samym początku budowy, ale dlatego myślę, że wszyscy z Państwa zobaczą, jak to było. No właśnie, chciałem prosić Państwa za zamieszanie, ale ja chciałem doszczędzić Was produkcyjny czas, pokazując prezentację i wysłuchując informacje Pani Burmistrz, ale skoro to by zabudziło skupienie, no to przepraszam i już teraz pokazuję. Chcę to pokazać w dwóch wersjach. Stan, jaki był rok temu i stan, jaki jest dzisiaj. Tu akurat mamy ściany zewnętrzne, ale tu zwracam uwagę szczególnie na posadzkę, tak to nazwijmy, też akurat opaska wokół budynku, a nie posadzka, ale wewnątrz jest tak samo. A zwróćcie Państwo uwagę, jak to ta posadzka, jak wyglądała rok temu. Zdjęcia, które tu mamy, one nie pokazują efektu pracy. Na dużo to wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. To, że to wygląda tak, jak wygląda, to również zasługa radnych. Jak Pani Burmistrz powiedziała przed chwilką, prawdopodobnie roboty zakończą się w grudniu. W związku z tym po zakończeniu Waszej kadencji i w związku z tym nie mielibyście szansy obejrzeć efektów, bardzo pozytywnych efektów naszej wspólnej pracy. Stąd zachęcam do obejrzenia teraz i zachęcam do wycieczki na twierdzę, żeby obejrzeć to w naturze i żeby zachęcić również mieszkańców swojej sąsiadów, swojej rodziny, żeby nawet na tej porze roku zajrzeli na twierdzę. To cały czas tam były. Zwrócę uwagę choćby na ten drobiazg po lewej stronie, obróbka ciesielska. Dzisiaj, zobaczcie, jak ta obróbka ciesielska wygląda. To akurat jest wielce chwalebny element, bo firmą ciesielską, która robi te rzeczy, jest firma Giżycka. Więc mamy takich fachowców tutaj. Tu z kolei laboratorium trochowe, efekt pracy jest równie efektowny jak na stajni z wodownią
stan, jaki był, jak mówię, rok temu. Szybciej to przelecę, zobaczymy więcej zdjęć. Ruina. To, co było rok temu, to ruina. To, co dzisiaj jest, a co będzie za głupy pół roku, za pół roku przewidujemy w laboratorium trochowym powstanie muzeum z takim aktywnym sposobem oglądania eksponatów, aktywnym udziałem zwiedzających, czyli sobie wyobrażamy, że zwiedzający będzie w sposób uproszczony mógł sobie tworzyć prog samodzielnie, oczywiście prog, który nie był. Tak to wyglądało, jak mówię, rok temu. Tak to wygląda dzisiaj. Dosłownie dzisiaj, bo zdjęcia były robione dzisiaj rano. Wszystkie mury wyczyszczone, odnowione, wybudowane, które od nowa. Akurat tu bym chciał też pokazać, to jest posadzka dzisiejsza. Ta posadzka sprzed roku, za chwilę jeszcze będziemy mieli zdjęcie. Laboratorium trochowe jest wyposażone w ogrzewanie podłogowe, w związku z tym ekspozycja będzie możliwa do oglądania przez cały rok. Coś się zakręcę, to miałem być, przepraszam Państwa. Tak to wyglądało, kompletna ruina, zniszczenie. Do tych pomieszczeń w ogóle nie można było wejść, bo groziło to zawalenie. Będę skupiał się teraz na zdjęciach pokazujących stan dzisiejszy. Naprawdę jestem przekonany, że to jest bardzo atrakcyjne miejsce turystyczne. No, tylko i wyłącznie te dwa obiekty powodują moim zdaniem to, że wszyscy mieszkańcy Giżycka jeszcze raz powinni pójść na twierdzę, bo ta twierdza w tych dwóch miejscach jest zupełnie innym obiektem. Mówię to również dlatego, że żeby zaprzeczyć wygłaszanym przez niektórych poglądom, że my zapomnieliśmy o twierdzy i nic nie robimy. Robimy tam, gdzie mamy środki pomocowe, robimy tam, gdzie wiadomo, do czego to będzie służyć za pół roku, za rok. Zwróćcie uwagę Państwu na schody, na wszystkie te elementy odnowione, zrestaurowane i na koniec informacja, przypomnienie o finansowaniu. Warte przedsięwzięcia 3 725 000, z czego dofinansowanie 2 630 000. Zapraszam wszystkich na świetle, naprawdę bardzo. Oczywiście oglądamy z zewnątrz, bo na budowę nie możemy wchodzić, to wszyscy wiedzą. Urządzenie siłowni dla dorosłych, proszę Państwa, my tutaj też mamy problemy, bo ogłosiliśmy jeden przetarg, wpłynęła tylko jedna oferta, która została odrzucona przez komisję przetargową. Planowany termin ofert w drugim postępowaniu to 23 września. Planowany termin realizacji to 10 tygodni od podpisania umowy. Wpłynęły dwie oferty. Ceny ofert od 73 800 do 75 400 zł. Trwa procedura wyboru oferenta. W zakresie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych planowany termin składania ofert to był 25 września. Wpłynęła jedna oferta za 123 000. No i teraz trwa procedura przetargowa. Następna sprawa to przebudowa nawierzchni Placu Piłsudskiego. Tutaj mamy w budżecie, zaplanowaliśmy dokumentację w tym zakresie. I planowany termin składania ofert konkursowych to 10 października. Planowany termin realizacji do 2 miesięcy od podpisania umowy. I wreszcie remont ulicy Wiejskiej. Zakres robót od skrzyżowania z ulicą Antonowską do skrzyżowania z ulicą Łąkową. Ze skrzyżowaniem, chodnikami i zjazdami. 1 października przekazanie placu budowy. Wykonawcą jest firma z Giżycka PLD. Spółka z OO. Następne sprawy to jeszcze informacja odnośnie naszych projektów unijnych, kolejnych.
czyli w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji projektu e-inclusion. Wpłynęło ponad 200 zgłoszeń co do komputerów. Przypominam, że my już 175 komputerów rozdysponowaliśmy wcześniej. Zostało nam dla osób fizycznych z miasta kolejne 175. No ale tutaj trwa procedura teraz weryfikacji tych wniosków. Natomiast pozostałe 150 komputerów znajdzie się w naszych instytucjach komunalnych. I muszę powiedzieć, że niewykluczone, że jeszcze będziemy mieli oszczędności przetargowe i jeśli będą oszczędności, to niewykluczone, że jeszcze będziemy mogli kupić kolejne komputery. Ale to musimy mieć jasno na piśmie i wtedy będę mogła powiedzieć w sposób oficjalny. Natomiast w miniony poniedziałek podpisałam umowę, proszę Państwa, na realizację projektu Moje Egiżycko. Podpisałam tą umowę w Urzędzie Marszałkowskim i Pani Skarbnik podpisała. I ten projekt rozpoczynamy realizację projektu. Projekt zakłada szereg różnych usług elektronicznych świadczonych przez urząd. Także zakłada różne udogodnienia w pracy samego urzędu, także Rady Miejskiej. W przyszłej kadencji już radni będą wyposażeni z tego projektu w laptopy. Cała gospodarka będzie się odbywała w sposób elektroniczny, a nie papierowy jak w tej chwili, więc zaoszczędzimy sporo papieru, chociaż na pewno kopie papierowe będziemy musieli też posiadać. Będziemy mieli też nowoczesny system nagrywania sesji, wyposażenia tej sali w sprzęt cyfrowy, więc będzie też to duże udogodnienie dla radnych i dla naszych mieszkańców. Także będzie szereg usług, tak jak mówiłam, aplikacji dla naszych mieszkańców. Będą mogli korzystać w różnych formach, kontaktować się z urzędem za pośrednictwem internetu i załatwiać różne sprawy, o których już wszędzie publicznie wspominałam. I wreszcie, proszę Państwa, też mamy dostępny system map planów zagospodarowania przestrzennego, elektroniczny system, wystarczy wejść na stronę giżycko.pl i tam możemy wejść w menu, które zaraz się znajduje na głównej stronie, na samej górze mamy właśnie ten system informacji przestrzennej. Bardzo ważna sprawa, mamy tam studium, mamy wszystkie istniejące plany zagospodarowania i możemy każdą działkę obejrzeć, obmierzyć, zobaczyć także opis w planie zagospodarowania, co można z nią zrobić, ewentualnie jakie są tam zapisy. Teraz powiem o wykazie nieruchomości zbytych. Zbyliśmy we wrześniu lokal mieszkalny na Dąbrowskiego o powierzchni 54 metrów. Po zastosowaniu bonifikaty cena była ustalona na 108 544,37 zł, a po zastosowaniu bonifikaty 16 666,47 zł. Lokal przy ulicy Pionierskiej, cena 180 217 zł, po zastosowaniu bonifikaty 34 439 zł. Cena nieruchomość niezabudowana przy ulicy Szarych Szeregów o powierzchni 1784 m, cena wywoławcza 132 819 zł, cena wylicytowana 165 003,27 zł. Cena, to jest cena brutto i lokal mieszkalny przy ulicy 3 Maja, to też jest na rzecz najemcy, 96 055 zł wycena, a po zastosowaniu bonifikaty 15 171 zł i 75 groszy. Razem netto utargowaliśmy we wrześniu 200 426 zł i 22 grosze ze sprzedaży mienia. Natomiast przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym, dotyczą na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 28. Lokal 55 metrów 71 cm, 175 tysięcy, taka była cena wywoławcza plus VAT, no jest za wysoka. Garaż również się nie sprzedał przy ulicy Armii Krajowej. To był przetarg nieograniczony.
Następny garaż też się nie sprzedał przy ulicy Armii Krajowej. Przy ulicy Polnej mamy działki, nie sprzedały się w pierwszym przetargu. Przy ulicy Sybiraków cztery działki również nie znalazły nabywcy. Były także ogłoszone przetargi na dostawy i usługi. Pierwszy przetarg dotyczył dostawy i montażu urządzenia zabawowego na plac zabaw oraz opracowanie i przekazanie koncepcji zagospodarowania terenu. Termin składania ofert to był 21 sierpnia. Wpłynęły oferty 3. Wybrano ofertę dr Szpil Polska z Katowic. Termin dostawy i montażu urządzenia do 15 października tego roku. No i druga sprawa to była dostawa systemu do prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie miasta Giżycka. Termin składania ofert do 22 września. Wybrano ofertę Civis Polska spółka z Warszawy. Za cenę 19 736 zł 58 groszy brutto. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie realizacji ogólnopolskiej karty dużej rodziny. To wszyscy wiemy. Rodziny mogą się zgłaszać bez względu na dochody. Wszystkie rodziny, które mają troje i więcej dzieci, mogą korzystać z ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Natomiast oprócz tego my wprowadzamy naszą giżycką kartę dużej rodziny. Czy możemy pokazać, jak wygląda? Już jest wzór tej karty, już jest wydane zarządzenie w tej sprawie i już będziemy przyjmować chętnych do naszej giżyckiej karty. O, tak wygląda giżycka karta. Na zdjęciu jest nasza rodzina z trójką dzieci w Ekomarinie. Nie można tego powiedzieć. No, widać, tak? Sprawy giżyckiej karty prowadzi pełnomocnik burmistrza do spraw rodziny, dzieci i młodzieży. I poszukujemy, proszę Państwa, w tej chwili pani pełnomocnik poszukuje przedsiębiorców, którzy zechcą jeszcze wejść we współpracę. O właśnie, to jest taka naklejka dla partnerów programu, więc wszystkich przedsiębiorców, wszystkie osoby, które mają usługi do zaoferowania czy jakieś inne formy współpracy do zaproponowania, to właśnie zapraszamy do tego projektu i będziemy takie naklejki umieszczać. Tu honorujemy giżycką kartę dużej rodziny. Nie, jest to po prostu jedna z naszych giżyckich rodzin. Proszę Państwa, na pewno Państwa też interesuje sprawa tej działki przy szpitalu, która wywołała takie duże emocje i w ostatnim czasie pan starosta przysłał list na moje ręce. Generalnie czyli radni, jeśli dostali to bardzo dobrze, tutaj pan starosta zwrócił się o mniej więcej 2,5 miliona złotych. No i ja mam odpowiedź przygotowaną, która zapewne jutro trafi na ręce pana starosty, ale odpowiedź dotyczy tego, że no jesteśmy zainteresowani różnymi formami współpracy, ale uważamy też, że w losy szpitala powinny zaangażować się również pozostałe gminy naszego powiatu. I stąd też no, występuję do pana starosty z prośbą o takie, nie wiem, czy spotkanie, czy deklaracje z poszczególnych gmin, czy weszłyby do tego projektu. Jednocześnie informuję tutaj o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego się wstrzymałam z odpowiedzią do jutra, bo po prostu nie wiem, czy Państwo dzisiaj uchwalicie przystąpienie do tego planu, bo jest to w porządku obrad. Jeśli tak,
no to rozpoczniemy procedurę planu i będziemy mogli wtedy określić jasno, co, czego oczekujemy w projekcie planu. Czyli tak została ta sprawa załatwiona i myślę, że ona powinna uspokoić emocje. I jeszcze jedna sprawa. To jest sprawa targowiska. Była wizyta u mnie, ponieważ nie było mnie na komisji, proszę Państwa, ja byłam jednocześnie na, mój zastępca był na komisji, ja byłam na walnym zgromadzeniu ZUK-u, to też bardzo ważna sprawa, bo na tym zgromadzeniu mieliśmy tylko jedną uchwałę do przeanalizowania, a mianowicie decyzję o likwidacji bądź też pozostawieniu dalej spółki. No i stąd była konieczność uczestnictwa w tamtym zgromadzeniu. I proszę Państwa, stąd nie mogłam tu przedstawić sprawy targowiska. Wiem, że była ta sprawa przedmiotem obrad na komisji. Był u mnie swego czasu pan radny Jerzy Kunda razem z jedną przedstawicielką stanowiska i zaproponowali nowe rozwiązanie w zakresie ustawienia stanowisk na targowisku i my to rozwiązanie przekonsultowaliśmy z. Najpierw zwróciliśmy się w ogóle do zarządu stowarzyszenia, ale stowarzyszenie nie odpowiedziało nam w formie pisemnej, w związku z tym postanowiliśmy sami się tym zająć i zapytany zarządca targowiska zapytał poszczególnych handlujących, które rozwiązanie im odpowiada. Za nowym rozwiązaniem akceptację złożyło 17 osób. Nie zaakceptowało tego nowego rozwiązania i propozycję pozostawienia przy starym rozwiązaniu podpisało 37 osób. To znaczy, proszę Państwa, może być coś takiego, że ja mogę przygotować projekt uchwały i Państwo jeszcze raz będziecie rozważać na podstawie tego. Ja natomiast przedstawiam Państwu, to jest nowe pomysły. Właśnie ten pomysł złożyła konkretnie ta Pani na spotkaniu ze mną, z Panem Radnym Kurtą. I to jest to nowe rozwiązanie. Ale czy takie rozwiązanie powinniście Państwo zaakceptować? Ja tego nie wiem. To mogę to złożyć w formie projektu uchwały do Rady Miejskiej. I ostatnie, bo sesja będzie długo trwała, a tutaj jest istotna informacja dla szkół. Myślę też, że proszę Państwa, będziemy mieli jutro, to jest 3 października, otwarcie wystawy Miasto 44. To są kadry i fotosy z planu filmowego w Ekomarinie na zewnątrz. Będziemy mieli dużą wystawę, która najpierw była w Warszawie, później przy Sopockim Molo, a teraz potem przy Placu Wolności w Świnoujściu, a jako czwarte miejsce trafia do Giżycka. I warto wziąć udział w otwarciu wystawy jutro o 17. Zachęcam również szkoły, a 13 października będziemy mieli film wyświetlany przez cały dzień. Szkoły już, nie wiem, czy już zarezerwowały bilety czy miejsca na tym filmie w Giżyckim Centrum Kultury. A następnego dnia będziemy mieli spotkanie z twórcami tego, nie z twórcami, tylko z aktorami tego filmu. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam i będzie też film Bogowie, który otrzymał pierwszą nagrodę na festiwalu w Gdyni. Dziękuję. Dziękuję, przepraszam za tą długą wypowiedź, nietypowo długą.
Dziękuję, przechodzimy do następnego punktu. Ale to będą pytania. Proszę, od razu. Tak. Ale już bardzo Państwa proszę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Słupsk, to walne zgromadzenie podjęło uchwałę o tym, że jeszcze spółka będzie nadal funkcjonowała do rozstrzygnięcia przetargu, mówiąc w skrócie, śmieciowego. Przetarg, otwarcie ofert będzie 13 października. No, komisja przetargowa będzie pracowała i myślę, że w stosownym czasie wybierze oferenta. I ZUK, my jako wspólnicy wstrzymaliśmy się z tą decyzją, bo chcemy zobaczyć, czy ZUK będzie miał zatrudnienie przy tej przy nowej formie współpracy po rozstrzygnięciu przetargu, czy też nie. Także no jeszcze ZUK będzie trwał. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt wynikający z planu pracy Rady. Informacje o przebiegu wykonania budżetu miasta Giżycka za pierwsze półrocze 2014 roku. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarki, pana radnego Mirosława Rodzyna. Komisja Finansów i Gospodarki zebrała się celem przeanalizowania zarządzania publicznego miasta dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze tego roku. I tak, w dziale dochody stwierdziliśmy, że przyjęto uchwałę budżetową, plan budżetowy zrealizowano w 49,9%. Naplanowano kwotę 85.464.297 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 42.671.411 zł. Ten procent udziału w dochodach przykłada się bardzo podobny, z podobnym odzwierciedleniem poszczególnych działów. Na przykład dział 700 gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano dochody z gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 3.381.070 zł i stanowi to podobny odsetek 47%. Co ważne, dział 756 dotyczący dochodu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne. Naplanowane dochody w kwocie 32 milionów, zrealizowano kwotę 15.777.642 zł, co stanowi 48% realizacji planu. Tu bardzo ważnym źródłem zasilającym budżet miasta są udziały w wypływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę ponad 19 milionów zrealizowano w kwocie 8.433.308 zł. I stanowi to 44,3% wykonania planu. W tej pozycji istnieje zagrożenie niewykonania założonego planu wykonania budżetu na 2014 rok. Jednakże jak wskazują poprzednie lata, wpływy te będą realizowane w drugim półroczu, także suma summarum na koniec roku. Mamy nadzieję, że te dochody będą takie, jak planowaliśmy na budżet 2014 roku. Podobnie układały się wydatki w bieżącym półroczu roku 2014. I na zaplanowane, oczywiście po zmianach odpowiednimi uchwałami, które podejmowaliśmy w czasie poszczególnych sesji. Tak więc wydatki na zaplanowane w wysokości 88 342 167 zł
zrealizowano w stosunku co do planu w tym pierwszym półroczu w obrębie 41,3%. Więc te wydatki na przykład w poszczególnych działach, gdybyśmy chcieli tutaj zaznaczyć, wyróżnić niektóre z działów, w których te wydatki zostały realizowane, to na przykład dział 801 Oświata i Wychowanie na finansowanie zadań związanych ze światem, wychowaniem wydaliśmy 13 961 951 zł i stanowi to 50% ogólnie zaplanowanych środków na ten cel. Na obsługę długu publicznego wydatki planowaliśmy w pozycji klasyfikacji budżetowej na planowaną kwotę 1 960 000 zł, natomiast wydatkowano 642 tysiące. To stanowi 32,8% planowanych wydatków. Na przykład na pomoc społeczną wydatki w tym rozdziale jest podział 852. Planowano, zrealizowano w 50,7% planu rocznego. Czyli tak jak Państwo słyszycie, te wszystkie wydatki i dochody mniej więcej się bilansują proporcjonalnie do czasu realizacji planu budżetowego. Mamy 6 miesięcy ten plan realizowany i faktycznie wszystkie te wskaźniki zarówno po stronie dochodów, jak i podatków oscylują w obrębie 50%. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 1? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 19 osób za, projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu numer 2. Uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Czekamy na numer. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 2? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 19 osób za, projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu numer 3. Projektu omawianego na komisjach i wprowadzonego dzisiaj przez Państwa do porządku, czyli projektu w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Andrzej Urbaniak, proszę. Proszę Państwa, mam sugestie, pytanie odnośnie, dyskutowaliśmy na komisji, ale o analizie wszystkich spraw mam pytanie, ewentualnie postulat, czy można do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji wprowadzić zapis dotyczący dokonania inwentaryzacji wszystkich nieruchomości, szczególnie tam, gdzie zamieszkują ludzie, pod względem wyposażenia w urządzenia ujęcia wody przeciwpożarowe. Ja dlatego jest bardzo istotne, szczególnie stare osiedla i tak dalej, proszę Państwa, nie mają takich urządzeń, inaczej nazywane hydranty. Proszę Państwa, przykład dam. Osiedle Moniuszki od bloku 4 do 18 posiada niedostateczną ilość hydrantów w wypadku zagrożenia przeciwpożarowego. W związku z tym, że te osiedle, szczególnie urządzenia należą do wojskowej administracji mienia, jest
prośba, propozycja przy prowadzeniu takiej inwentaryzacji nawiązać kontakt właśnie z tą agencją w celu wejść najbliższe urządzenie Fidra na te osiedle, które ma ponad 2000 ludzi, znajduje się na Wojska Polskiego. Jedno. Mam opinię tu od pana dyrektora, mam mapkę, mapkę odnośnie tych urządzeń. Dlatego nie mówimy zagrożenie, jakie istnieje, ale są zagrożenia pożarowe, które kończą się tragicznie. Apeluję, żeby PEMI przy planowaniu tej inwestycji wieloletniej przewidział, ale są inne obiekty, które wymagają tej inwentaryzacji. Jest potrzeba chwili, dlatego gdyż potomni i ludzie, i dzieci, i wnuki powinni żyć bezpiecznie. Apeluję, żeby ten problem wprowadzić. Ja myślę, że poproszę pana dyrektora, żeby odpowiedział bardziej szczegółowo. Jeśli chodzi o hydranty, oczywiście inwentaryzację wszystkich hydrantów posiada PEWiK, on nimi zarządza i byłby mocno zdziwiony, gdyby było inaczej. Jeśli chodzi natomiast o wyposażenie urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne na terenie miasta, to oczywiście taką wiedzę i inwentaryzację już posiadamy. Ale jeśli chodzi o hydranty, to jeśli mogę, panie dyrektorze, jestem przekonany, że to jest poparcie o odpowiednie przepisy, natomiast odległości i podobne rzeczy. No i poproszę panie dyrektorze, jeśli można coś więcej na temat hydrantów, akurat po tej ulicy również. Proszę państwa, ja rozmawiałem z panem radnym Urbaniakiem i wyjaśniałem, że teren tego osiedla był zabezpieczany przez wojsko od dłuższego czasu z własnej stacji wodociągowej i wszystkie instalacje i urządzenia wodociągowe należą w tej chwili do wojska. Jeśli te urządzenia zostaną przekazane do przedsiębiorstwa, taka możliwość jest, to przedsiębiorstwo wówczas się zajmie i będzie mogło na tym terenie inwestować, a na dzień dzisiejszy nie mamy takiej możliwości. Ale także pierwszy krok całego miasta, nie tylko. Jeśli chodzi o całe miasto, to na bieżąco śledzimy temat zabezpieczenia przeciwpożarowego i inwentaryzacja jest zrobiona, wszystkie hydranty są ponumerowane i na bieżąco są konserwowane i utrzymywane. Dziękuję. Przepraszam, panie Urbaniak, ale to pan nie wiedział o tej odpowiedzi przy zadaniu pytania? Nie zrozumiał. Pan nie rozumiał wcześniej pana dyrektora, jak wygląda sprawa? Przed sesją? Ja chciałem prowadzić do... Dobrze, czyli... Nie ograniczajmy nawzajem swoich odpowiedzi, tak jak my robiliśmy tego do tej pory. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 19 osób za, projekt został przyjęty. Przechodzimy do następnego projektu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 42 łamane przez 44 łamane przez 06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej w Giżycku. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Andrzej Jelec, proszę. Ja poproszę tylko o drobną zmianę redakcyjną, ponieważ wydaje mi się, że zarówno w tytule uchwały powinno być w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy miejskiej Giżycko. I to samo w paragrafie pierwszym
też uczniom zamieszkałem na terenie gminy miejskiej Giżycko, nie dla uczniów, to jest regionalizm. I ja z uponem maniaka będę powtarzał, że jest ustawa o języku polskim, że ten język polski jest zbyt piękny, żeby nie przestrzegać pewnych reguł i ortograficznych, i gramatycznych, a skoro uchwalamy akt prawny o takim znaczeniu, to równy do profesjonalnego. Dziękuję. Rozumiem, panie burmistrzu, że jako wniosek pana radnego traktujemy. Czy są jeszcze inne uwagi, wnioski? Nie widzę. Tak więc proszę państwa, przechodzimy do głosowania projektu. Albo poprawką panu burmistrzu w brzmieniu zamieszkałem oczywiście. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Pan radny Boczko. Pan radny Boczko. Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 19 osób za projekt został przyjęty. Przechodzimy do następnego projektu. Projekt podjęcia uchwały w sprawie zgody na współdziałanie z powiatem giżyckim w zorganizowaniu pozaszkolnego punktu gastronomicznego. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję, proszę o wynik głosowania. 18 osób za, 1 osoba wstrzymała się. Projekt został przyjęty. Następny projekt, podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. O, przepraszam. O, na karcie nie ma. Wyzerowała się karta. Prowadź filmu. Dobrze, w takim układzie proszę o wyniki. 19 osób za, projekt został przyjęty. Proszę państwa, następny projekt. Podjęcie uchwały w sprawie, projekt, który miał, był projektem numer 6, teraz jest projektem numer 7. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przez tył. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 19 osób za, projekt został przyjęty. Następny projekt, który był projektem numer 7, tych jest projektem numer 8, także podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przy syłu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Czekamy na tabelę, proszę państwa. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Pan radny Urbaniak. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 19 osób za. Projekt został przyjęty. Projekt, który w tej chwili ma numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Projekt, który był projektem numer 8, a w tej chwili jest projektem numer 9. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu?
Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję, proszę o wyniki głosowania. 19 osób za, projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Projekt miał numer 9, to jest w tej chwili projektem 10. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Andrzej Jelec. Ja tylko chciałbym się zapytać o rzecz następującą. Kiedy zostały te nieruchomości przygotowane do sprzedaży? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie do końca wiem, co kolega radny rozumie pod podjęciem przygotowania do zbycia. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to pewnie właśnie przystępuje do sporządzenia dokumentacji na uzbrojenie terenu. A jeżeli chodzi o podział telewizyjny, to jak Państwo widzicie, ten podział został dokonany, a został dokonany ostatni półrocz. Dziękuję. To jeszcze pytanie o drogi dojazdowe do tych działek. Szanowni Państwo, Wy wyrażacie wolę na zbycie nieruchomości. Jeśli ta wola będzie wyrażona, pozytywna, to wtedy oczywiście my kolejnych działaniach będziemy przygotowywać najpierw zbrojenie, a później dostęp do tej nieruchomości. My, jak Państwo podejmiecie uchwałę, to nie jest automat, że my tam, nie wiem, za miesiąc czy za dwa miesiące ogłaszamy przetargi na zbycie. Będzie to właśnie sygnał do tego, że Rada pozwala na przygotowanie między innymi dróg i taką uchwałą inwestycyjną pewnie do Państwa wystąpi. Ale, bo Pani Kruzin podpowiada, że może ten dojazd widać na tych mapkach, chyba że kolega, to chyba że o to chodzi. Żeby pokazać dokładnie, ale to tam absolutnie ten dojazd. To po prostu się kiedyś sytuacji, że nie ma dostępu. Nie, my dotychczas tak nie zbywaliśmy nieruchomości, chyba będziemy się trzymać tej zasady. Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o podjęcie głosowania. 19 osób za, projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu, który był projektem 10, w tej chwili projektem 11, podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki głosowania. 19 osób za, projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To ja mam pytanie. W czasie komisji zostało zadane pytanie, czy tereny, które będą wydzierżawione, to są wszystkie tereny zabudowane? Czy są też tutaj tereny niezabudowane, przeznaczone do dzierżawy? Bo pan burmistrz mówił o tym, że ta uchwała przewiduje dzierżawę tylko na tereny nieruchomości zabudowane. Panie naczelniku, poproszę.
Proszę Państwa, no trudno tutaj mówić o terenach zabudowanych i niezabudowanych, bo wkraczamy w sferę przepisów prawa budowlanego. Zazwyczaj są to konstrukcje tymczasowe, noszące znamiona tymczasowych obiektów budowlanych. Natomiast wniosek o przedłużenie tych wszystkich umów dotyczył umów zawartych w procedurze przetargowej na okres kilkuletni. A więc wszystkie te umowy, które w tym terenie były, na tym terenie, w terenie plaży były zawarte na okres kilkuletni, wpłynął wniosek o ich przedłużenie. Jedną z uchwał pierwotnych Państwo już zadecydowaliście o umożliwieniu zawarcia kolejnych umów dzierżawy, przedłużeniu ich o rok do 30 września 2015 na te punkty, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna. A tutaj na wniosek MOSIL-u są to pozostałe punkty, natomiast z wyłączeniem rowerków, czy znaczy tych stanowisk pod rowerki, z tego względu, że tam przetargi były rozpisywane corocznie. Czy wszystkie te umowy miały zawartą klauzulę o waloryzacji czynszu i czy to będzie zrealizowane właśnie w związku z przedłużeniem? Proszę Państwa, tutaj jest pewien dualizm oczywiście wszystkich, bo to pytanie pojawiło się Pana Radnego poprzednio również. Owszem, te umowy miały taką klauzulę, jeżeli chodzi o budynki gastronomiczne, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe punkty, to stroną umów w imieniu miasta, które mamy zawierane przez Moskwę. Także ja nie jestem w stanie na tą chwilę odpowiedzieć, ponieważ to Pan Dyrektor nie jest w stanie powiedzieć, czy takie klauzule typu umowy się znajdują. Pan Dyrektor jest w stanie na pytanie odpowiedzieć? W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ale nie ma znaczenia, ponieważ to było na czas określony, na przykład jak Państwo to praktycznie nic się nie zmieniło. Tak, ale pytanie było w kontekście takim, że przedsiębiorcy muszą mieć też stabilność prowadzenia umów. Jeżeli umowa jest zawiązana na czas określony i potem jest przedłużana, to z naszej strony jest ok, jeżeli czynsz jest waloryzowany, nie mamy nawet się czego przyczepić. Możemy śmiało tę umowę przedłużać. Jeżeli tych klauzul nie ma, to wtedy się robi problem, to się zrobi taki problem, jaki się zrobił z kupniami świata, które musieliśmy wtedy, no, po prostu dzierżawca się zmieni właśnie i na pewno nie jest z tego zadowolony. W związku z tym, no nie wiem, wydaje się, że sensowne będzie, jeżeli te umowy będą zawierane właśnie z taką klauzulą, to umożliwi nam dosyć bezproblemowe przedłużanie takich umów. W związku z tym prośba do Pana Dyrektora, żeby zwrócić uwagę na te sprawy i żebyśmy na przyszłość nie mieli problemu z tym. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Krzysztof Wójtowicz. Tak, ja wiem, że też wpłynęły zapytania o przedłużenie umów tych, które były jednoroczne. Czy to jest jakieś znaczenie? Bo tutaj się pojawiły umowy, które trwały kilka lat. A jeśli ktoś miał umowę zawartą na rok i też prosił o przedłużenie, wcześniej udzielaliśmy też takich przedłużeń innym tam dzierżawcom, teraz kolejnym, a pewni dzierżawcy nie są tutaj ujęci, a zapytanie było, czy to można jakoś wytłumaczyć? Panie burmistrz, pan naczelnik, bardzo proszę, panie naczelnik. Proszę Państwa, ten wniosek skierowany przez burmistrza stanowi emanację wniosków złożonych przez osoby prowadzące działalność na plaży. Dyrektor MOSIL-u wystąpił z wnioskiem o przedłużenie tych umów w odniesieniu do tych punktów, które były wyszczególnione i znalazły się w projekcie uchwały. Natomiast 2 czy 3 dni temu do burmistrza wpłynął wniosek między innymi jednej z osób prowadzących działalność pod te sezonowe rowerki i ten wniosek w tym projekcie uchwały został uwzględniony. Nie został, ale jeżeli ten wniosek wpłynął 2-3 dni temu, tak, pan materiał Państwu też otrzymany w ubiegłym tygodniu. W czwartek, więc no też siło rzeczy nie mogło się tutaj znaleźć. Czy ktoś jeszcze, pani burmistrz, czy jakieś wyjaśnienie? Czy... Nie wiem, jeszcze się nie wyjaśnię. Rozumiem. Pan radny? Dziękuję, tak? Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 19 osób za. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy
kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy. Bardzo proszę, pan radny Jerzy Kiseński. Tak, już się uspokoić i nie mieć wątpliwości. Samo przystąpienie do sporządzania planu miejscowego nie załatwia jeszcze nam sprawy tego, że ta działka, o której tak dyskutowaliśmy, może być sprzedana i na niej może być budowany supermarket. Czy to jest prawda, panie architekt? Tak, dobrze. Czyli jakby co, żebyśmy mieli świadomość, że starosta dalej, przepraszam za określenie, trzyma pistolet przy naszej głowie. Czyli musimy być bardzo rozważni, żeby jednak się dogadać i żeby ta działka rzeczywiście nie została sprzedana. To jest jedno. I czy drugie, czy od którego momentu będziemy pewni, że ta działka nie zostanie sprzedana na cele, których nie chcemy? Pan burmistrz zgłosił się do odpowiedzi na pytanie, tak myślę. Bardzo proszę. Ale ta uchwała pozwala nam wstrzymać procedurę wydawania decyzji wolnej zabudowy do czasu, na pół roku, do czasu prowadzenia planu zagospodarowania. Czyli jest, musimy się spieszyć, ale mamy hamulec. Ale nie zaraz do tego pierwszego, prawda? Proszę? Tamtych decyzji nie ma. Ale nie, tamte wydane decyzje oczywiście są w obrocie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 19 osób za. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Był to projekt nr 13, w tej chwili projekt nr 14. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. O, teraz przepraszam. Proszę o wyniki głosowania. 19 osób za. Projekt został przyjęty. Proszę Państwa, teraz tak. Ogłaszam 15 minut przerwy i bardzo proszę Panią Krystynę o sterowanie projektu dotyczącego służebności przesyłu i przekazanie treści. Nadania honorowego obywatelstwa miasta.
jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan radny Andrzej Jelec. Ja wrócę do moich pytań zadawanych na posiedzeniu połączonej komisji i powiem tak. Od Pani Przewodniczącej uzyskaliśmy wyjaśnienie, że kapituła rozważała ten projekt i że Pani Przewodnicząca czuła się w obowiązku skierować go pod obrady Rady. Uzasadnienie projektu jest bardzo lakoniczne i z tego uzasadnienia nie wynika, jakie to zasługi dla naszego miasta ma Pan redaktor. Z całym szacunkiem dla Pana redaktora, ale tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska jest znaczącym moim zdaniem wyróżnieniem i chciałbym wiedzieć, jakie było zdanie w tej materii kapitułu. Moim zdaniem ta uchwała jest troszeczkę na wyrost. Dlatego bardzo bym prosił o wyjaśnienie, jakie zdanie jest kapituły w tej materii. Jeżeli ono jest w formie pisemnej, to prosiłbym o udostępnienie radnym tego zdania. Dziękuję. Dziękuję Pan Radny. No, chciałbym powiedzieć koledze, że dzisiaj miałem możliwość przeczytania bardzo obszernego uzasadnienia i dwustronicowego dwóch podmiotów i mówiliśmy na komisji, że kto ma ochotę zapoznać się, to żeby pójść do Rady. Rzeczywiście w Radzie jest pełna dokumentacja i zasług tych jest bardzo wiele, poczynając od jedynki Radio Jedynka i tam był taki gdzieś tam po dziesiątej cały program, który między innymi mocno eksponuje tutaj sprawy nasze, jak też jako sam pilot, który propaguje zwiedzanie Mazur, to jest loty ptaka, mówiąc już o organizacji, wolontariacie tego Air Show, który jest współzałożycielem, komentatorem i dzięki swojej tej pozycji medialnej, to w pewnym sensie będą tutaj przynosi. Także wydaje mi się, że to trzeba było troszeczkę czasu poświęcić. Nie ma potrzeby chyba tak bardzo roztrząsać te sprawy. My mamy tutaj wiele wniosków na ten temat. Każdy wniosek jest uzasadniony. Mogliśmy, kto miał mało wiedzy, dotrzeć do tego. Ja bym proponował, ażeby dzisiaj na sesji do tematów związanych z tymi danymi osobowymi, takimi szczegółowymi, nie wnikać i po prostu nie dyskutować. Dziękuję. Pan radny Jarosław Gocz. Absolutnie zgadzam się z przedmówcą. Na posiedzeniu komisji dosyć dokładnie wytłumaczyliśmy sobie procedowanie wniosków w tych sprawach, w sprawach kolejnych projektów uchwał. Doszliśmy do wniosku słusznego, że sama procedura, procedowanie tych wniosków nieco kuleje, ale zostawiliśmy to do naprawy. Naszym następcą, ewentualnym następnej kadencji proponuję i proszę Państwa, żeby każdy z Was w tej sprawie sam rozstrzygnął według własnego uznania, własnej wiedzy. Jeżeli z jakichś tam powodów nie odrobiliśmy pracy domowej, w cudzysłowie, nie zapoznaliśmy się z uzasadnieniem, obszernym uzasadnieniem, które przecież jest dostępne w Biurze Rady. W każdej chwili można było przyjść i poczytać, a jest co czytać naprawdę. Ci, którzy się zapoznali z tym tematem, to naprawdę, tak jak Wyszy powiedział, naprawdę jest co czytać. Jeszcze raz apeluję, kończąc tą wypowiedź, żebyśmy po prostu nie dyskutowali nad wnioskami dotyczącymi nadania medalu czy honorowego obywatelstwa miasta. Po prostu zagłosowali według własnego uznania, własnej wiedzy merytorycznej na temat każdego z tych naszych bohaterów projektów
i według własnego sumienia. Bardzo proszę o to, chyba nie tylko w imieniu własnym. Dziękuję. Panie Pieniędzy, poza ten apel, wydaje mi się, że zawsze głosujemy zgodnie z własnym sumieniem i wiedzą. W takim razie ja bym prosił, żeby lekcje... Pan może tylko poprawiać o własne sumienie. Pan Małdy, bardzo proszę, panie żeby Panek... Nie głosujemy. Bardzo proszę, Pan Radny Jerzy. Skąd się wzięła ta dyskusja i te nasze rozterki? Wydaje mi się, że uzasadnienie do wniosku, nie tylko tego pierwszego i następnych, jest źle przygotowane, bo jeżeli są dwie strony rzeczywiście wartościowych dokonań kogokolwiek na ten tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska, to no niedobre jest, jeżeli wtedy przywołuje się takie osiągnięcie jak organizacja obchodów zespołu szkół numer 1 w Giżycku. Tak jakby nic ważniejszego nie było. Podejrzewam, że gdyby to zrozumienie było zrobione dobrze, to nie byłoby tej samej dyskusji. Dziękuję. Proszę pozwolić mi nie zgodzić się z kolegą, którego pan wypowiedzi, natomiast jednak to jest pewna dyskusja, nie zgodził się sens, natomiast do tej pory nie były dołączane wnioski, referencje, nigdy z tego co pamiętam do projektu, to może następna rada postanowi inaczej i będzie to zmienione. Pan radny Mirosław, proszę. Panie przewodniczący, wobec powyższego ja zgłaszam formalny wniosek o zawarcie dyskusji w obrębie projektów uchwał numer odpowiednio 15, bo taki 15, bo taki. Nie, to będzie to wszystkie do końca będą. Dobrze, w takim razie, jeśli tylko w bieżącym punkcie, to w punkcie 19 podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta. Dziękuję, był to formalny wniosek, tak więc muszę przejść do głosowania formalnego wniosku o zamknięcie dyskusji. Proszę o przygotowanie tabeli do głosowania. Proszę o wyniki głosowania. 11 osób za, 7 osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się. Wniosek został przyjęty. Tak więc przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta. Proszę o przygotowanie tabeli do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę oddać głos. Dziękuję. Proszę o wynik głosowania. 14 osób za, 5 osób wstrzymało się. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu numer 15 w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Andrzej Jurek. Skoro nie pozwolono mi powiedzieć się do końca przy głosowaniu poprzedniej uchwały, ja może chciałbym bardzo ogólnikowo. Jeżeli przygotowujemy tego rodzaju uchwały, to chciałbym znać szczegółowe uzasadnienie, dlaczego akurat taka osoba jest rekomendowana do, ani inna osoba jest rekomendowana do tytułu. W kwestii zapoznania się z materiałami, no przykro mi bardzo, ale jeżeli obradujemy we czwartek na posiedzeniu komisji do późnych godzin popołudniowych, wręcz wieczornych, a ja we środę mam cały dzień zajęty, to nie jestem w stanie we środę pójść i zapoznać się z materiałami, o których dowiaduję się wieczorem we wtorek. Dlatego też, panie Mirosławie, ja panu nie przeszkadzałem, jak pan się wypowiadał, proszę, żeby pan mi też nie przeszkadzał. Dlatego też, proszę państwa, uważam, że tego rodzaju przygotowanie uzasadnienia projektu uchwały w tak ważnej materii, a dotyczącej uhonorowania pewnych osób,
tak lakoniczne i tak no nic nie wyjaśniające z pominięciem istotnych materiałów, o których ja się dowiaduję, że istnieją na ostatnią chwilę, jest swego rodzaju małym skandalem. Wydaje mi się, że reguły lokalnego prawodawstwa zostały ustalone, mamy jasność, jak należy przygotowywać projekty uchwał i nie dajmy się omamić ochroną danych osobowych. Przecież zasługi honorowego obywatela, czy też zasługi mieszkańca, który ma otrzymać medal za szczególne zasługi dla Giżycka, nie powinny być tajne dla obu mieszkańców. Wszyscy powinniśmy je znać. Dlatego uważam, że w taki sposób przygotowania wniosków o nadanie i medali, i tytułów jest sposobem niewłaściwym. Można to było zrobić znacznie lepiej. Można to było zrobić, nie wprowadzając fragmentów wśród rady. Apeluję do Pani Przewodniczącej, żeby więcej tego rodzaju uzasadnienia projektów się nie znajdowały przy projektach, żeby te uzasadnienia były obszerne, wyjaśniające materię, nad którą mamy głosować. Dziękuję. Przygotowanie uchwał. Proszę Państwa. Uzasadnienia. Już mówię. Część z wniosków o nadanie medalu została przygotowana przez radnych. Ja za chwilkę poprosiłam Panią Krystynę, aby przyniosła te wnioski, ponieważ zaraz powiem dlaczego. Natomiast proszę Państwa, nie po raz pierwszy, po raz drugi podejmujemy tego typu uchwały. Już kilka miesięcy temu mówiłam Państwu, że wnioski są w biurze rady. Taka sama procedura, Panie Radny, była w listopadzie, bodajże czy w grudniu, w listopadzie, czy w grudniu, kiedy na początku roku chyba, kiedy przyjmowaliśmy uchwały o nadanie medalu. Wtedy nie wzbudziło to żadnych kontrowersji. Ten system był przyjęty wiele lat temu, oczywiście można go zmienić. O tych uzasadnieniach i o tym, że takie wnioski są, dziwię się bardzo, że Pan Radny dowiedział się dopiero we wtorek, ponieważ działa w samorządzie i to nie chcę, żeby to Pan Radny odebrał, że w jakiś sposób cokolwiek mu zarzucam. Natomiast w czwartek były przygotowane projekty uchwał, myślę, że Państwo odebrali je w piątek i już wtedy było wiadomo, tak, już wtedy było wiadomo, że takie wnioski są. Notabene, tutaj kolega się wypowiada w projekcie uchwały dotyczącego przyznania panu Grzegorzowi Białymskiemu, natomiast pan radny był wnioskodawcą przyznania medalu panu Białymskiemu. Przykro mi słuchać tego typu rzeczy, ponieważ tłumaczyłam też na komisji, dlaczego zostało skrócone uzasadnienie. Uzasadnienie zawierało 4 strony, w tym 3 strony to był wykaz publikacji. Oczywiście, jeżeli w trakcie następnej kadencji przewodniczący stwierdzi, albo też rada stwierdzi, że należy to przypisać, proszę bardzo, jeżeli w nowym regulaminie zostanie zawarty zapis, że wniosek nie może być w dokumentacji rady, a należy każdemu te wnioski skserować, oczywiście też. Ja Państwu uczciwie powiedziałam w trakcie komisji, ponieważ staram się być naprawdę bardzo uczciwa z Państwem przez te 4 lata i powiedziałam też Państwu w trakcie komisji, że ja oczywiście miałam pewien dylemat, kiedy uzasadnienie było 3-4-stronicowe, co wybrać. Wydawało mi się, że wybrałam takie najistotniejsze, najważniejsze dokonania, mówiąc też o tym, że pełen wniosek jest w biurze rady. Także ja mam świadomość, że ja pana radnego nie przekonam, natomiast proszę, nie wiem, jeżeli następna kadencja stwierdzi, że będzie inna procedura, inny wykaz dokumentów, tak po prostu trzeba będzie zrobić. Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania. Kto
kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, który był projektem numer 15 w Państwa porządku otrzymanym wraz 16 w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Proszę o wyniki głosowania. 18 osób za, 1 osoba wstrzymała się, projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu, który mieliście Państwo jako swój projekt. Ja może będę mówiła nazwiska, przepraszam, bo do projektu w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta panu Ryszardowi Wojciechowi Kotakowskiemu. Nie widzę osób, które chciałyby się wypowiedzieć. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Pan radny Urbaniak. Dziękuję, proszę o wyniki głosowania. 16 osób za, 3 osoby wstrzymały się. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta panu Wojciechowi Markowi Darskiemu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Dziękuję, proszę o wyniki głosowania. 16 osób za, 3 osoby wstrzymały się, projekt został przyjęty. Przechodzimy do następnego projektu w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta panu Jerzemu Gawaryńskiemu. Nie widzę, żeby ktoś z Państwa chciał zabrać głos. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 15 osób za, 4 osoby wstrzymały się. Projekt został przyjęty. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta panu Edwardowi Hinzmanowi? Znaczy, przepraszam, nie kto. Przechodzimy do projektu. Przepraszam. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Czekamy na tabelę. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, kto jest przeciw, a kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 18 osób za, 1 osoba wstrzymała się. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta panu Tadeuszowi Kazimierzowi Kostrzewie. Nie widzę, żeby ktoś z Państwa chciał zabrać głos. Przechodzimy do głosowania projektu. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, kto jest przeciw i kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 15 osób za, 4 osoby wstrzymały się. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta panu Stefanowi Lękieckiemu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Krystyno, proszę. Co prawda nie widzę, nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, kto jest przeciw i kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu.
Pan radny Kunda, pan radny Wójtowicz. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 17 osób za, 2 osoby wstrzymały się. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do projektu w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta panu Januszowi Połujanowi. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 16 osób za, 3 osoby wstrzymały się. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla miasta panu Mieczysławowi Smoleńskiemu. Nie widzę chętnych do wypowiedzi. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw i kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 18 osób za. 1 osoba wstrzymała się. Projekt został przyjęty. To był ostatni projekt z tej, że tak określę w cudzysłowie, oczywiście serii, tylko wyjaśnię osobom, które nie miały przed sobą też uchwał i nie wiedzą, że część wnioskodawcami części, jakby wnioskodawcami, przepraszam, jestem może taka zmuszona. Część tak, tych projektów są radni, w części pani burmistrz. Mogę w tej kwestii zabrać głos? Już nie? Może w komunikatach, albo zapytanie. Dobrze, może żebyśmy już tutaj nie... Mhm.